Mario? Mario! To ty? W Jeleniogórskim Teatrze imieniem Cypriana Kamila Norwida trwają próby do kolejnego spektaklu, którego premiera odbędzie się 23 marca. Tym razem będzie to farsa Claude'a Islerta Łatwo nie będzie. Póki co, by rozbawić publiczność, łatwo nie mają aktorzy. Jest rzeczywiście skomplikowany dosyć ten tekst, bo tam jest dużo scen symultanicznych, dużo scen na bardzo dużej emocji. Są sceny, które są bardzo wartkie, bardzo szybkie. No i jest to związane oczywiście z ilością tekstu, który również do tego dochodzi, z szybkimi sytuacjami, które mają miejsce, ale sklejamy to i sklejamy i mam nadzieję, że tak nawet na tydzień przed premierą będziemy gotowi, bo tak założyliśmy sobie wszyscy, żeby mieć później ten komfort do premiery jeszcze już bawienia się tą formułą czy formą, którą proponujemy tutaj w spektaklu. Mówił, no. Oczywiście mówił, że... Wśród wykonawców zobaczymy Katarzynę Baran, nową aktorkę w zespole artystycznym Teatru Norwida. Jest to rola w kontrze do tego, co gra Marysia Adamska. Wyzwanie dla mnie, ponieważ Wojtek Dąbrowski tutaj pracuje nad tym, żeby to była delikatna dziewczyna, to jest studentka ASP. Ja mam tendencję raczej do grania mocnych postaci, więc muszę troszkę się ułagadzać na co dzień na próbach. Ciekawa postać, która próbuje wymusić na ojcu pewne rzeczy. Tutaj też nie wiem, czy mogę za dużo zdradzać. Kto do cholery jest w łazience? W łazience jest, w łazience. Ale ty to ciekawska jesteś. Mam nadzieję, że będziecie Państwo dobrze bawili. Farsie jak farsie. Są drzwi, które się muszą zamykać, otwierać. Jest mąż, jest żona, jest kochanka, kochanek i tak dalej, i tak dalej. Jest taka nadzieja, że w tej sztuce każdy znajdzie coś dla siebie, bo są też sceny wzruszające. Jest przede wszystkim wspaniałe aktorstwo. Bardzo mi się dobrze pracuje tutaj w Jeleniej Górze. Warto przyjść i to zobaczyć, bo naprawdę aktorstwo jest na wysokim poziomie. Po takiej zapowiedzi nie pozostaje nic innego, jak osobiście przekonać się, czy łatwo nie będzie. To nie jest takie proste.